Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony LLBK i znajdziemy się, moi drodzy, ponownie w Heroesach. Aj, długo nie grałem, muszę sobie przypomnieć coś, jak się działo, z tego co zauważyłem, już tutaj mam pierwszą rzecz, którą muszę załatwić, tylko pytanie, który mamy dzień tygodnia, bo jeszcze to może być też inna kwestia. Dzień czwarty, okej. Ja w ogóle zawsze zapominam tutaj patrzeć i zawsze sobie przeklikuję tutaj, nie wiem dlaczego, po prostu jakoś mi tak wygodniej. Tak, poprawiłem chmurkę, wiem, przepraszam, spieprzyłem. To jest mój błąd, to duży. Po prostu była ona zbyt wysoko podniesiona, kamera też była troszkę podniesiona, no i tak się jakoś złożyło. Pytanie, czy chcę ulepszone stajnie? Wysokie elfy by mi się przydały, szczerze mówiąc, jeśli mam być szczery. Dzięki temu klęcjemy tutaj podbijemy powiedzmy jednostki. Czy ja na nic tam więcej nie zbierałem? Bo może też być taka sytuacja, że na coś zbierałem. Nie, skarbnicę mam, więc na spokojnie myślę. Czy jest coś, czego potrzebuję konkretnie? Wszystkie zostały ten, Gildia Magów tylko na poziom drugi, okej, czyli Gildia Magów trzeba podbić. Znaczy podbić, jeśli chodzi o poziom oczywiście, tak? O, właśnie, od razu tutaj podjedźmy. Dodmy to. Bo tutaj widziałem, że było przejęte to przez wroga. Tutaj mamy cały czas kurczę ten niefajny garnizon, gdzie są smoki. To mnie absolutnie nie cieszy. Dobra, i chyba załatwiliśmy już wszystko, tak mi się wydaje, w tym momencie. W takim razie to jest Gem Jam, czy jakkolwiek jeszcze ją inaczej zwiecie. Ja szczerze mówiąc cały czas mam z tym problem. Podbiję sobie tutaj szczęście do następnej bitwy. To raz. Dwa, podjadę. No, nie podjadę sobie tam. A w takim razie wymiana szybka. Zrzucę jej po prostu ludzi. W ten sposób. Ja sobie wezmę jej łuczników na sekundę. Clancy. Panie Clancy, proszę podjechać tutaj. Proszę ich ulepszyć. Zobaczymy, czy damy radę jeszcze w tej rundzie to wszystko zrobić tak, jak chcę. Zdążymy, okej. Znaczy damy radę, powiem tak. Okej, i zrobimy to w ten sposób. Zakończymy. Tak, na pewno chcę zakończyć. Uwaga, uwaga. Dziś rano miałam niespodziewanego gościa. Starego druida, z którym już kiedyś się spotkałam. W czasie śniadania poprosiłbym, zastanowiła się nad możliwością zostania druidką. Przez moment nie potrafiłam nic powiedzieć, a potem przypomniałam mu, że jestem czarodziejką. Stary druid spokojnie przełknął kolejny kęs i powiedział, że z tego co wie, bycie czarodziejką nie oznacza nie oznacza zakazu bycia druidką. Opuścił nas po śniadaniu, zanim odszedł, dał mi książkę, która, jak powiedział, pozwoli mi lepiej zrozumieć, co oznacza bycie druidką. Dobra, w końcu udało mi się to jakoś sensownie przeczytać, tylko niestety z moim głupim błędem. Nie zapisałem sobie tego totalnie, oj, to będzie mnie bolało pewnie. Pierwsza rzecz, którą robię, to oczywiście spowolnienie na nich, rzucamy. 70 obrażeń, to jest zdecydowanie za mało. Magowie niech walą, łucznicy niech walą, okej, udało się. Ci niech się teraz wycofają tutaj na przykład. Właśnie, bo się bałem, że to się źle skończy, okej, przerwa. Leczenie dla Pegazów. Trochę ich straciłem, ale nie będzie chyba źle. Stop. Walcie. Walcie, okej, udało się. Ale to dwa Pegazy, okej, nie jest źle. I od razu niebieski namiot. Mieszkaniec namiotu wygląda zadowolonego swojej wizyty, a w końcu ktoś godzin mówi niezwłocznie wyślę posłańca, bla bla. Okej, nic co by mnie interesowało. Tam są kurczę znowu te smoki. Dobra, wszędzie jest strasznie dużo. Wszędzie jest strasznie dużo masakry po prostu. W sensie strasznie masakryczna. Straszna masakra się tutaj dzieje, może tak. Okej, on niech sobie od niej odbierze z powrotem łuczniku na przykład. On niech sobie odbierze te jednostki ogółem. Chociaż tak kurczę słabo. Z drugiej strony teraz Gem zostaje bez niczego tak naprawdę. Ale z drugiej strony Clancy potrzebuje tego, żeby się tutaj jakoś bronić. A to jest nieodwiedzone, może sobie podbije tutaj. To jest skarbiec krasnoludów, który by nam się przydał. To jest to. Teraz już nie będę na pewno nic kupował. Ale możemy do tych żywiołaków tam podjechać za chwilę. Oho, zaczyna się. Dobrze, że nie zrobiłem głupiego ruchu. Nie wyjechałem tutaj. Okej, załatwmy go w takim razie. Gestalt Combat. Poczekajmy, tutaj zaatakujmy. Te trzeba zaatakować, zdecydowanie. Gorki tam? Czy jak one się nazywały? Nie zdążyłem zauważyć. Mniejsza o to. Kurczę, strasznie ktoś tam gada w tle. Mało co słyszę, szczerze mówiąc. Znaczy, mało co słyszę. Po prostu mi to przeszkadza. Okej, wiecie co? Zapiszę sobie znowu grę. To jest chyba O14.1, jak się nie mylę. Teraz będzie. 14.1. Jezus Maria. Jak ci ludzie głośno gadają? No tak w ogóle można. No, można, tak, ale no. Wiecie, o co mi chodzi. 121, dobra, zabijemy je raczej. Nie udało się, okej, nieważne. Mniejsza, mój błąd. Myk.
Nim podbijemy tutaj, załatwimy raczej te. Dokładnie, pięknie. Stosunek jeden Fegas, bez sensu. Dwa nawet. Nie fajnie. Co wam się? Kurde, nie ci ludzie się zamkną w oczy swojej. Naprawdę, nie można mówić cicho. Dobra, gdzie wyjeżdżamy? Może tutaj. W takim razie Gen teraz niech sobie odbije od niego jednostki z powrotem. Myk. W ten sposób. Właśnie, ja miasta nie miałem upgrade'ować, ponieważ na razie mamy, czekamy na koniec tygodnia, czyli do następnego dnia. Czy to jest czat? Nie, konto. A, okej. Okay. Nawet nie wiedziałem, że to była możliwość stworzenia konta. To już mnie boli, to już nie mogę stąd wyjąć tego garnizonu, no ale cóż. Bo nie mogę tego zrobić, prawda? No raczej jest na to bardzo mała szansa. Nie specjalnie, niestety. No nie. Okej, okay, jeszcze się musiałem po prostu upewnić. Teraz w takim razie wychodzimy rekrutować po prostu, co się da. Tutaj rekrutacja, tutaj nic nie zrobimy. Tutaj są ifryty, tak? To jest grupa. Możemy spróbować zaatakować. Czemu by nie, przy okazji następnej tury. Lensi, natomiast niech tutaj podbije do tej osady krasnoludzkiej. Niech sobie ją zbada, powiedzmy. O, młyna wodnego nie odwiedziłem. A jego się chyba raz w tygodniu da odwiedzać. Zapomniałem o tym totalnie. Dobra, w takim razie skoro się zakończył tydzień i mamy więcej pieniążków, to... stanie centaurów ulepszymy, bo dawno nie miałem dobrych centaurów. Dobra, w sumie to zrekrutujmy wszystko. Oprócz drzewców, ich akurat nie chcę zupełnie. Rekrutujmy, 11 tysięcy, okej, trochę nam pochłonęło pieniędzy, ale jest dobrze. I myślę, że możemy zakończyć. Nie jestem już taka łatwowierna jak kiedyś. Wyjąwszy książkę otrzymaną od starego druida, starannie sprawdziłam, czy nie jest zabezpieczona pułapką lub zaklęciem. Nie znalazłam niczego poza inkantacją przeciw złej pogodzie. Być może przejrzę to dzieło dziś wieczorem. Okej, okay. No nic specjalnego, myślałem, że będzie coś fajniejszego tutaj, jeśli o to chodzi. Chcą się dołączyć, okej, okay, spoko. Dyplomacja. Nie narzekam. Dobra, młyn wodny załatwiony zaraz będzie, super. To jeszcze nam pozostają te stajnie centaurów tam na samym szczycie, powiedzmy. I upgrade kolejnej rzeczy, nie wiem, niech będzie magiczne źródło. Fajnie by było ulepszyć te Pegazy troszeczkę, chociaż uważam, że one są nadal bardzo słabe. Znaczy nadal uważam, że one są bardzo słabe jako jednostka. Oho, i zaczyna się znowu. Gem czy zdąży? Nie da rady tej. Ale da rady się z Clancy wymienić za to. Więc zróbmy tak, że ona mu odda wszystko, co ma. Oprócz tego jednego ichryta, niech będzie. I zaatakujemy tego czerwonka. Czerwonka, ja oczywiście tak mówię, tak? Bo bardziej sobie żartuję oczywiście. Okej, stop. Zaraz zacznę mi moral niestety. Dobra, zębiaki są strasznie wolne, więc raczej nie powinny mi sprawić większego problemu. A, wiedziałem, że mi walnie. Ja chyba nic specjalnego mi tutaj nie zrobił. Tak, w sensie takich bardzo problematycznych. Nie no, zrobił mi. Nie zgadzam się na to, żeby się tak walka potoczyła. Dobra, zrobimy w ten sposób, że ifryty pójdą tutaj. Zrobimy w ten sposób, że centaury przede wszystkim wyrzucę do przodu. Nie będę się z tym bawił absolutnie. Nie, łucznicy. Lerka. Tutaj się przełączyłem. Łucznicy zostają, oni idą do przodu. Jeszcze dobra. Start combat. I tak zaczynamy od tego. 97 to jest ilu? Może 54 to jest ilu? To jest 9 max. No nie, za mało. 604, dobra. To z tymi bez problemu absolutnie. I to są cholera, strasznie mocne. Wydawało mi się, że są słabsze. Ale dobra, robimy w ten sposób, bo nie chcę tracić jednostek, sorry, ale nie. Ekspert ucznictwa jak najbardziej. Dobra, i wracamy w takim razie tutaj już do Gem Jam. Ona przy okazji niech sobie podjedzie, jak już ma jechać do miasta. A w mieście tymczasem... ulepszony zagranic, nie, totalnie mi to nie obchodzi. Czego mi brakuje? Kamień drewna, znaczy kamienia mi brakuje, okej. Okay. Nie będzie problem, znaczy będzie problem, bo jeszcze nie mam chyba... Tak, nie mam jeszcze tej kamienia odbitego, no ale zaraz to zrobimy, tak? Po prostu. Dobra, podbijamy, zbieramy wszystkie jednostki, które są nam potrzebne. Wyjeżdżamy kawałeczek. Teraz Clancy podjedziemy tutaj. Ulepszymy, co się da. Czyli dosłownie wszystko w sumie. Znaczy, no może nie wszystko, przesadziłem troszkę, ale... Większość jednostek. Te gazy też można ulepszyć. Super. I teraz oddamy je Gem. Dobra, ona ma jeszcze trochę jednostek. Niedobrze. Czyli trochę jednostek, które trzeba ulepszyć. Powiem tak. Dobra, te krasnoludy jeszcze chyba mogę uklęć jego ulepszyć, czy on jeszcze jest w zamku? Jest jeszcze w zamku, okej. Okay. Znaczy, nie byłem pewien, czy jeszcze mogę tutaj się nim szybko przemieścić. Dobra.
Na razie szybkie oddanie. Wszystkiego niemalże i z GMG-em teraz idziemy tutaj. Co? O, znaczy uciekają, to spoko, no, nie ma problemu absolutnie. Okej, w takim razie chyba wszystko już co mogliśmy to zrobiliśmy. To jest takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście cały czas są tutaj te smoki, które mnie będą bolały. A to odbiłem tak, należy do zielonego gracza, czy mogę spojrzeć na mapie po prostu. Zobaczcie, że ja się tak też nachylam strasznie, ale to jest kwestia tego, że wszystko jest po prostu maleńkie teraz. W tej wersji HD. Chcę się upewnić, że na pewno niczego nie pomijam. To załatwione. Pozostaje nam tylko jeszcze ten artefakt, te rękawice jeźdźca. Te rogate demony, które mi tutaj przeszkadzają. Dobra, w takim razie wiecie co, ja się klęsnę stąd oddalę troszeczkę, bo się boję, że po prostu zaraz tutaj zaatakuje nasz gracz różowy. Przy okazji, tak jak powiedziałem, no pojedziemy GMG-em tutaj. Tutaj było stajnie, a właśnie, stajnie, przydadzą się nam. Dobra, zakończę kolejkę, bo nie mamy nic tutaj do roboty już. Okej, okay, podwojone punkty ruchu. A tak, on szukał tego, dobra. Miałem pojechać na rogaty demon, nieważne, mój błąd. A to się od razu do nich zbliżę. A, nie chcę ich atakować. Okej, okay, czyli załatwiliśmy to też. Spoko. Czyli naprawdę już dużo nam nie zostało, cholera. Niestety tam ci się rzucają. Co nam dają te? Rękawice jeźdźca. Okej. Okay. Quite good. Akurat nam się to przyda. Ale bym powiedział, że całkiem nieźle nam się to przyda. Dobra, koniec kolejki. Okej, okay, odbił nam zamek. Nie ma problemu. Znaczy, dobra, jest problem. Cholera. Uwolnienie. Rekrutował sobie na szczęście tylko to badziewne. Badziewne. Jak się nazywa? Drzewce. O. Właśnie. Ile mu zadam? 55-144. W najlepszym wypadku bym zabił 3, a one mają 9. Znaczy ich jest 9. Mi się zupełnie opłaca. Dobra, to czeka. Walcie. A nie ma na razie ataku żadnego więcej. W ten sposób. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie stracę zbyt wielu jednostek. Nie, to bym się teraz cofnął o dwie tury. Strasznie mi się poobrywało po wysokich elfach. Znaczy to nie jest też jakiś ultra duży problem, tak, ale... Fajnie było, gdybyśmy jednak po tym nie poobrywali, tak? No dobra, dokończmy to. Walnijmy z piorunka w te. Czy to coś. Z 15 jednostek, no nie, absolutnie nie. Czekajcie, load game. Tak, czy mam jakieś takie najbliższe... Co najbliższe, może tak? To zapis, który to jest? To jest to, chwilę przed tym jak mnie coś zaatakować. Dobra, robimy inaczej. Bierzemy piorun. Zamiast spowolnienia. Palimy. Czemu strata Pegaza mnie mniej boli niż strata łucznika? Naprawdę. No nic nie mogę zrobić. Muszę poczekać. Okej, okay. Leczę tych. Tak, strasznie dużo ich straciłem. U nas, dobra, trudno no. Spieprzyłem strasznie. Max, rekrutuj. Czemu ja tu nie miałem porekrutowanych, co? A, bo jest dzień pierwszy, okej. Okay. To na całe szczęście, że nam tutaj sami... On nam tutaj nie zdjął tych wszystkich jednostek, bo byłoby niefajnie. A mogłem chwilę wcześniej pomyśleć i zrobić po prostu coś innego z tym. Wiele, coś mi tu nie pasuje. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to nie jest dzień pierwszy, no ale cóż, może ja się mylę. Okej, przy okazji jednorożce od razu zróbmy. Dobra, i wiecie co? Wydaje mi się, że można spróbować powoli. Nie, to musi być ten safe. Kurczę, strasznie szybko te 7 dni minęło. I to będzie o 14,2. I tak jak powiedziałem, no spróbujmy zaatakować te smoki, zobaczymy ile ich jest i czy damy sobie już z nimi radę. Fajnie, nie, bardzo niefajnie bym powiedział, 191, dobra. Robimy tak, że... tak, na niej nie działa żadna magia. W takim razie... Czekajcie, gdzie to było? Gdzie były te fajne... Ja chciałem... Czekajcie, co? Jeszcze raz? Cholera, bo to jest przeklęta ziemia. O, niedobrze. Dobra, może poczekam po prostu. Kryty 300, dobra, zabiją max 2. Ja spróbuję. Fuck. Proszę mi poobijać te tej fryty. Dobra, tutaj też zabiję dwóch, może.
Nie, jednego niestety tylko. Zaatakuję w te smoki, ale akurat zaatakowałem w tym najgorszym momencie, w sensie tam akurat gdzie nie powinienem był. Dobra, tego jednego zabiję. Myk. Krasnoludy też nie się przeniosą. Leczenie dla ifrytów. Atak, pięknie. Jeszcze raz atak. Dobra, udało się. Tyle żeśmy przynajmniej zrobili. Znaczy tyle dobrze, żeśmy przynajmniej tyle mogli zrobić. Tutaj sobie to odbije od razu, rtęć, prawda, zawsze spoko. Dobra, Clancy w takim razie niech on sobie pojedzie po krasnoludy tutaj. Od razu. Przepraszam, bo tutaj są nie krasnoludy, tylko właśnie leśne elfy. Mój błąd, najmocniej przepraszam, jak powiedziałem. Tutaj są co? Grupa przeciwników krzyżacy. Uciekają w pokochu, nie chcę ich atakować, ale to jest fajny mieczek, jeżeli się nie mylę. Który nam daje siłę ataku i zdolność obrony. Okej. Quite good jak dla mnie. Ile tutaj tego jest? No nie dużo z tego co widzę. Raczej. Wiesz kto wie. Nie chcę jeszcze kończyć ruchu. Niech teraz Clancy, tak jak powiedziałem, podjedzie tutaj. Czy dobrze jedzie? Nie, najpierw niech jedzie do młyna. Najpierw młyn, potem krasnoludy i potem centaury. Okej. Chciałem jeszcze ulepszyć coś w zamku, ale zapomniałem. Ostatniej nocy skończyłem czytać księgę druida. Czytałem ją wolno, zastanawiając się nad tym, co zawarto w jej kartkach. Oraz nad tym, czego tam nie było. Chociaż są różnice co do szczegółów, podstawowe zarysy filozoficzne są dosłownie identyczne. Oczywiście pewnie chodzi tutaj o zarysy filozoficzne dotyczące magii, między magią a znaczy między byciem czarodziejem a oczywiście druidem, tak? Pewnie o to chodzi. Okej, on tutaj nie ma żadnego lisza, okej, super. W sensie na murach oczywiście, bo to mi bardzo mocno pomaga, powiedzmy sobie szczerze. Tylko, że boję się, że on mi zaraz tutaj w czymś walnie. 17 obrażeń, co ma więcej? Oni mają mimo wszystko troszkę więcej, chyba jednak HP. Mówimy w ten sposób, czekamy teraz. No, wiedziałem, że on mi coś walnie, ale na szczęście to jest tylko spowolnienie, więc jest dobrze. Gdyby to była magia śmierci, to by mnie bardziej zabolało. No, bo ja się zastanawiam, czemu nie mogę nigdzie walnąć w to. Okej, oni to kończą. 217 to jest... No tak, zabiją ich. Okej, udało się. Gracz został pokonany, co? Boję się, że to nie jest jedyny gracz w takim razie. Chyba, że ta mapa naprawdę jest aż taka słaba, ale... Co? Serio? Jeśli to było wszystko, to bardzo szybko by mi mapa zeszła. Dobra. Robimy tak, że po prostu tutaj na razie rozwijamy, co możemy. Myślę, że tutaj będę mógł zaraz Clancy'ego sobie przerzucić. Chociaż, nie wiem, niekoniecznie może Clancy'ego. Clancy akurat niech tutaj sobie zostanie, bo on akurat ma takie problemy, że on nie jest magiczny, bym powiedział. Troszeczkę oczywiście żartuję sobie, no ale trochę też w tym jest prawdy, tak? On rzeczywiście zupełnie się nie para magią. Dlatego też uważam, że nie ma co. Dobra. Może na razie niech to tak zostanie. Najwyżej to te jednostki potem przerzucimy oczywiście dla Gem. Gem. Co mi mogę jej użyć? Melody. Aha, bo no tak, to jest zamknięte, znaczy za zakrytym mgłą, bo iść. To też troszkę boisz, nie można przyjechać tam, gdzie jest zakryte mgłą. Mimo, że żeśmy już tam byli, no ale cóż. Znaczy, rozumiem mniej więcej zamysł, tak? Wiem tyle. Tutaj są chłopi jacyś, ha. Zapytam Raymonta, czy przypadkiem swoich nie zgubił. Nie chcę ich atakować, podziękuję raczej za to. To jest więcej chłopów, cholera, czy wszędzie się pobuntowali tych chłopi, czy mi się wydaje? Może być w sumie. Dobra, rozumiem jeszcze to miasto. Ale jeśli to tyle, to szczerze mówiąc, to mógłby nawet to... Może nie chcę mówić, że na damce bym to robił, ale... Myślę, że na pewno na pionku to jest zbyt łatwe, jeśli to jest wszystko. Mogą dołączyć twojej armii. Zgodzę się, okej. A nie mogą dołączyć, no tak, zapomniałem. Mam maksa już tutaj, trudno. To jest krypta. A tutaj coś jeszcze jest, ha, patrzcie. A jest, ja... Jasny niebieski strażnik graniczny, czy niebieski, mniejsza. To jest magiczny ogród, magiczna ziemia, a ten gość, to co to jest? A nie, to jest magiczny ogród, okej, okay, a to jest magiczna ziemia. Nieważne. Magiczny ogród, magiczna ziemia, czy tam, a potem, co to jest? W sensie nie rozróżniałem, nie widziałem różnicy pomiędzy jednym a drugim, tak? Więc geniusz troszeczkę, heh. No ale cóż, okej, okay. Clancy w takim razie miał teraz jechać chyba po krasnoludy jeszcze co nieco. Okej, zebrał je, w takim razie chyba będzie mógł wracać, znaczy może jeszcze jechać po te centaury, a szczerze mówiąc to dla mnie tam mech naprawdę. Teraz przede wszystkim się skupiam na tym, żeby tutaj tor rozwinąć. Lisze jak najbardziej, chętnie. Lisze zawsze na propsie.
nawet bardziej niż na propsie. Okej, okay, i na razie koniec. Jeszcze na wampirzych lordów czekam. Okej, okay, mistyczny lord, znaczy magiczny ogród dał... Mistyczny ogród to jest. Dał mi sporo rzeczy. I sporo przeciwników medusy, zobaczmy. On się... Chce się zgodzić na to, ale... za co? W sumie... Wiecie co, zrobię tak. Uważam, że jednorosy nie są aż tak mocne. Aha, krasnoludy, hura. Już widzę, jak nie mogę zabić. Dziękuję. Okej. Okay. Tyle! Coś mi tu nie pasuje cały czas i to mnie boli. Bo się boję, że jeszcze, że to troszkę za łatwo nam po prostu idzie w tym momencie. Zresztą, że to jeszcze nie będzie koniec po prostu tego wszystkiego. Dwór. Tutaj są wampiry, to chętnie. Tylko, że no, na razie musimy poczekać, aż to damy radę przerzucić na wyższy poziom, na wyższe wampiry, na wampiry wyższe. Okej. Okay. No i na razie nic sobie więcej już chyba nie zrobimy, tak? Znaczy, możemy magazyn zasobów. Co to mi daje? Jeden kryształ dziennie, a to akurat zrobię. Trochę nie mam za bardzo jednej rzeczy tylko. Brakuje mi. Mianowicie kopalń, kamienia, o których właśnie mowa. Znaczy o wilku mowa akurat. Dobra, klęsi dalej do góry. A jeśli ta misja naprawdę jest tak łatwa, to troszkę się na niej zawiodę. Jeśli ma być 4. Okej, okay, to już rozwinąłem wszystko co mogłem. W takim razie niech ona teraz pojedzie tam na przykład i nie rozwali, tylko sobie weźmie te zombiaki stąd. Zobaczmy, czy szkielety mogę jeszcze raz tam podjechać i spróbować je wziąć. Ostatniej nocy śniłam o Amandzie i byłam szczęśliwa, że ją widzę. Opowiedziałam jej oczywiście o starym druidzie, jego zaskakującej ofercie oraz moich konkluzjach po przeczytaniu księgi. Amanda zapytała, co sądzę o ofercie druida. To zaszczyt, powiedziałam po chwili namysłu. Jem, odpowiedziała Amanda, znaczy też Gem, nie wiem do końca, którą wersję imienia powinniśmy wymawiać w tym momencie. Odpowiedziała Amanda. Jeśli nasze filozofie są tak podobne, jak mówisz, dołączenie do nich może nie być takim złym pomysłem. Powiedziałam jej, że nie mogłabym. Czułabym się taka nielojalna w stosunku do niej i sióstr czarodziejek. Amanda potrząsnęła głową i powiedziała, abym dowiedziała się, jakiego rodzaju przysięgi wymagają, zanim podejmę decyzję. Okej, okay. Tyle się udało zrobić. Tyle się udało przeczytać. Patrzę na czas, jeszcze mamy chwilkę. Chcą się przyłączyć za ileś tam sztuk złota. Mógłbym ich je wziąć, ale ja już podziękuję, ja już mam troszkę za dużo uczników, w sensie mam tutaj full armię, tak, więc no, podziękuję naprawdę. Znaczy nie, żebym był jakimś gnojem czy coś, ale naprawdę no, nie mam za bardzo miejsca już na nich. Tutaj są jeszcze arcymagowie, bym sobie ich wziął właśnie zamiast magów, które mam w chwili obecnej. Tutaj są jeszcze chłopi. Właśnie jestem ciekaw, ile to jest banda. Ja bym sobie zapisał w ogóle, jeszcze na wszelki wypadek. Bo chcę sprawdzić, ile to jest ta banda, nie? O Jezus, troszkę będzie bolało. Chociaż może nie. Zobaczmy. No nie, nie będzie bolało. Znaczy, może zaboleć, ale to... Wiesz co, po prostu zróbmy tak, że użyję strzały. No i strzałą 30 chłopów, no... Proszę. Troszkę, no niestety chyba ich nie damy rady tak zabić od tak sobie. Mi się wydaje, z jakiegoś powodu. Chociaż może... Zobaczmy, walmy w nich. Znaczy, to jest szansa duża, że się uda, po prostu, tak powiem. Magiczna strzała w tych. Okej, okay, jest duża szansa, że ich zabijemy. No i mam jeden wytrzymałość. Ci im zadadzą od 30 do 40. Dobra, tych zabijemy do końca. Zombie jak nie sobie ucieknie tutaj. Okej, okay, udało się. Not the problem. Znaczy, not the problem. Dobra, wszystko załatwione. W takim razie powoli do przodu wygląda na to, że wystarczy się piąć, powiedzmy. Ulepszone mauzoleum. Arcylisze jak najbardziej. Chętnie bym sobie teraz te lisze właśnie pozamieniał. W takim razie ona... Gdzie ona teraz idzie? Niech ona idzie do zamku potem. Clancy. Chłopie ty mój. To oczywiście te centaury. Teraz wracaj tutaj. I tak. Cóż tutaj możemy zrobić? No tutaj już nic nie możemy zrobić, tak jak mówiłem. Okej, okay, no i chyba tyle, no. To mogę więcej powiedzieć, nie? Drzewce załatwmy. Więc tutaj twojej armii uciekają, to ja podziękuję. Nie będę ich gonił jak głupi. Zeskuczę kolejny hełm. Ale czemu mi się wydaje, że już nie mam tutaj żadnego przeciwnika? W sensie, tylko różowy był, no i co? I tyle? O kurde. Kubani. 320, dobra, załatwimy ich. Bez problemu, absolutnie. Mek.
Teraz kubani mocni są. A, nie zauważyłem tych łuczników tutaj. Mój błąd. Dobra, to tak trochę takie mech, bo tak naprawdę zaraz to kończymy. Czemu? Ja muszę... Co ja muszę zrobić? Ja muszę znaleźć niby jakiś artefakt chyba, nie? A, dobra, to jest jedyna misja, ale dobra, to jest misja, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o kwestię... Nie chcę sobie ziemi, nic tego typu. Tego też nie chcę. A, dobra, bo ja w ten sposób budzę. Ojejku, przepraszam. O, mój błąd. To jest zły shortcut. Ale gdzieś ja tutaj miałem dziennik misji. Tutaj są informacje jeszcze o scenariuszu. Buty trupa do przenoszonego miasta gen. Buty trupa, dobra, no ale muszę je najpierw znaleźć, tylko że takie... Mech, ten komputer naprawdę takie... No. Okej, okay, rozbuduj mi magiczny staw, może się na coś przydać. No ale niech on tutaj siedzi, no... Znaczy, dobra, jeszcze wiecie co mogę zrobić? Mogę to poulepszać tylem. To jest wszystko, co mogę zrobić tej... tym cleansing, bo on naprawdę tak naprawdę, no jedyne co będzie mógł to dostarczyć potem nam tą armię gdzieś tam do zamku. I tyle, no na nic więcej się nam gościu już nie przyda. Tego mogę tak naprawdę uśpić. Chociaż nie. O Jezu, przepraszam. Ja już sobie wyobrażam, jak to brzmiało w moich ustach, że mogę go uśpić. Jak psa po prostu. Przepraszam. No to nie miało tak zabrzmieć absolutnie. Zło. Zombie. Kości czy zombie? Do mroku? Co potrzebuję? A, potrzebuję kamienia. Dobra, to na razie to zostawię. Niech tutaj się... Jeszcze mogę coś rozbudować? Stadela. No, stadela może być. To mi się może przydać, kto wie. Trzecie miasto, co tutaj było? A, dom rady miasta. Okej, okay, niech przyjdzie dodatkowy hajsik. No i ten nowy... To nowe miasto, które zdobyłem, to niech też się powoli rozbudowuje. Tutaj też porekrutuję jednostki, czemu by nie? No, kto mi zabroni, tak? Tylko, że... Znaczy... Mogłem sobie to darować i po prostu, no... Poczekaj, żeby mi się skarbiec jeszcze tutaj troszkę uaktywnił. No ale nie ma po co. Oho! Zobaczcie, zielony strażnik graniczny, czyli jest coś jeszcze. Tylko, że... Ta mapa jest zrobiona, w mojej opinii... Okropnie. Naprawdę okropnie słabo. Czy chcesz zaatakować? Tak, chcę zaatakować, czemu by nie? 98, tylko dwóch bym zabił, okej. Okay. To na razie poczekamy. Zaraz załatwimy tam polany jednorożców. Dziękuję. Nie mogę ich rekrutować, bo nie są mi potrzebne na razie. Ale przy okazji XP zdobyty. Bazyliszki. Dobra, zaatakuję. Nie chcę ich atakować. Mech załatwione. I jest tutaj. Kurwa. Już zobaczyłem to skrzydło i już mi się odechciało. Szczerze, już mam dość. Okej, okay, do tych chłopów może podbijmy jeszcze. Tutaj są. A, jednorożce bitewne. To raczej z nimi się bić nie będę chciał. Ale z pozostałymi już tak. Okej, okay, zrekrutujmy co się da. Max. Czy są... Tak, wszystko raczej będzie mi potrzebne. Luzik. Tutaj też wszystko jak najbardziej. Oprócz oczywiście naszych kochanych drzewców, bo one mi totalnie są dla mnie useless. As fuck. Gidia mogę na poziom drugi. To miałem właśnie zrobić teraz. Tutaj natomiast no troszkę rozbudujmy i targ na przykład. Aha, nie mogę teraz wszystko... A nie, mogę wszystko normalnie tutaj rekrutować też, mimo że nie mam ikonki, okej. Okay. No i ostatnie miasto, które tutaj mam, to dom rady miasta raczej na razie. Gdyż innego sposobu na razie nie widzę na to, żeby coś sensownego robić. No i co mam więcej powiedzieć? No na razie nic więcej się nie dzieje. Chyba, że chodzi o historię, która jest opowiedziana, to też nie ma sensu w mojej opinii. No, ale dobra, nie będę się już tutaj wkurzał ani nic. Tylko po prostu czytajmy. Dużo myślałam o ofercie starego druida i o tym, co powiedziała Amanda. Chyba rzeczywiście powinnam zapytać, jakiego ślubowania wymagają. Jeśli nie ma w nim nic sprzecznego z moimi dotychczasowymi ślubami, przyłączy się do druidów. Antagarich... Mam nadzieję, że tak się czyta. Stanie się moim drugim domem. Wyślę dziś do starego druida wiadomość z prośbą o spotkanie. Będziemy mogli wówczas przedyskutować wszelkie szczegóły. Okej, przejdźmy dalej. Po prostu przejdźmy dalej, tak. Nic specjalnego. To są wiwerny, a nie smoki. Ja już myślałem, że to jakieś smoki w ogóle. Jeźdźcie, peźdźcie. Nagi nie, podziękuję. Nie są mi potrzebne żadne nagie. Przepraszam, musiałem. Okej, okay. Czy z smokami będę mógł się bić? Będę mógł się bić. Dobra, trochę nam tutaj załatwią tego.
do 70, to jest ilu? 1? 1 max. Znaczy to jest 1 tylko zabity. Dobra, to na razie tutaj stoicie. Zrobimy tak, że... A nie, piorunem nie zrobimy nic. Ale wzmocnijmy może ich cokolwiek. Jakieś zwrócenie zaklęć? Nie. Błogosławieństwo. Dla nich? 216, no niewiele też nam to da niestety. Ani w jedną, ani w drugą stronę. 50, kurczę. Strasznie się boję tych kontr od nich. Okej, okay, i tak. 416. Jednym strzałem. Walimy. 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 Dobra, miałem nadzieję, że tutaj lepiej to zrobią. No nic, te smoki załatwimy. No, szczerze, nadal nie chcę za bardzo tracić jednostek, bo nie wiadomo, co się jeszcze tutaj stanie, ale szczerze mówiąc, jestem w szoku, że tak słabo, powiedzmy, co idzie. Okej, no trochę potraconych jednostek, ale jakoś tak mech, bardzo do tego podchodzę. Jeśli nic specjalnego się tutaj stało. Tutaj było przejście, czy tutaj cały czas było przejście? Jeśli tak, to się wkurzę. Serio, tutaj rozwaliłem ten garnizon, który był zresztą dosyć banalny, tylko po to, żeby... Ja właśnie znowu przyszedłem misję na odwrót. Tak jak, znaczy, mi się wydaje, że przyszedłem misję na odwrót. I teraz mi się przypomniają te wszystkie misje w Delta Force, które przyszedłem właśnie na odwrót zupełnie, niż powinienem był. Akurat powiem wam, że chłopi są chyba najgorzej zrobioną jednostką tutaj. W sensie, nie tylko ze względu na statystyki, ale też ze względu na powiedzmy, animację. Wygląda jakby zostaje dodanie na siłę tutaj bardzo mocno. Dobra, atakujemy wszystkich po kolei jak się da, tak żeby jak naj... O właśnie, pięknie, czy tamtych żeśmy zabili. Tak żeby po prostu im wyniszczyć jak najwięcej jednostek po kolei. A, czy ci im zabiją? Tak, zabiją ich bez problemu. Szkoda też many marnować, nie? Sami rozumiecie. Ty z tymi jednostkami się raczej jeszcze bić nie chce, a tych chłopów sobie tutaj dobiję. Okej, okay, myk. Wiem, że też takie głupie, bez sensu walenie w tych chłopów. A, nie mam punktu magii, okej. Okay. Tak, okej, okay. No to troszkę słabo. Troszkę słabiej wychodzimy na tym niż żeśmy wychodzili wcześniej. Ale okej, okay, nie ma problemu. Myślę, że i tak damy radę im tutaj dosyć dużo zrobić przed tym, zanim oni tutaj chociaż dojdą. Zaatakujmy tych na razie, bo oni są dla nas największym zagrożeniem. 48, to ja się może tymi przejdę tutaj, a zombie nie pójdą tutaj. Znaczy to są ożywieńcy, tak. Jakkolwiek inaczej oni są zwani. A tym na razie zrobimy mało. Tych nie ma sensu atakować. Wy się cofajcie jak najbardziej. Aha, brawo. Gratuluję, po prostu zadaje mi obrażenia niesamowite. Po prostu brawo, naprawdę. Gratulacje. No proszę was. Że mogłem już tam iść do zielonego namiotu, co prawda, ale no rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Nie miało to po prostu dla mnie większego znaczenia. Dobra, level up. Dimagów, chyba nic tutaj już więcej nie zrobimy. Tutaj natomiast co możemy? Nic nie możemy zrobić sensownego. Znowu nie mam kamienia, no tak, bo wydałem przed chwilą. Tutaj też nic sensownego. Czy tutaj coś sensownego? Gildia górnicza, niech będzie. Tak, o, jest gracz. Patrzcie, czerwony jeszcze. Ha, czyli nie przeszedłem do końca tego od początku. Tak, chcę przekroczyć granicę. Okej, okay, super, no to tak naprawdę już właśnie żeśmy załatwili wszystko. W sensie, tutaj mamy kolejny namiot. Zapomniałem o tym, że tam był namiot. No, przepraszam, wieża zielona. Kurde, dobra, to dobrze, żeśmy to zauważyli. Dobrze, że ja to zauważyłem i że tam poszedłem. Dobra, no przez moją własną głupotę, ale jednak nadal. A, czy jest coś, co mógłbym mu oddać? Niespecjalnie, okej. Okay. To tak jak się klęsi, wracasz. I znowu siedzisz tutaj jak cieć największy. A w sumie to by się przydało też, żeby Gem tam pojechała, to za sekundkę ona tam to zrobi. A tutaj natomiast niech ta melodia podjedzie. A potem jeszcze załatwimy tych wszystkich tej ludzi, żeby też nie było problemu, żebyśmy sobie odbili to wszystko. To jest jeszcze kurczę kopalnia kamienia, w sensie złoża rudy. Tak, ja mówię, no to kamień i to jest ruda, wiem o tym, ale... Mam nadzieję, że w miarę wam się to kojarzy mniej więcej. Okej, okay, czary nauczone, jeśli mieliśmy jakieś tam braki, powiedzmy. Bo tylko po to tam tak naprawdę pojechałem. Okej, okay, i Gem chyba już... Tak, Gem już nic więcej nie zrobi. Natomiast Melodia tutaj może podjechać i otworzyć nam bramy, gdzie granice. Tylko pytanie, kim jest grać czerwony, bo to może być wielki problem dla mnie. A, nic mi to nie mówi niestety. Jest tylko po prostu, że gracz czerwony. Okej, okay, czy jest jakaś rozbudowa, jakiś rozwój tutaj? No nie, niespecjalnie. Tylko Gildia Magów, ale nie. Dziękuję. W Necropolis. Niech będzie, naprawdę tak mech. Na to naprawdę macham ręką, no ale cóż. Magiczny staw, kuźnia, niech będzie kuźnia.
Czy wszystkie surowce w sumie mi się kończą, jak to teraz patrzę. To dosyć ostro. To jest coś jeszcze, czego nie przejąłem. A, tych smoczych urwisk, ja nie chcę ich na razie przejmować. Tutaj nie przejąłem w ogóle tartaku. Muszę się tym w końcu, kurczę, zająć. To jest kamienna wieża, do której nawet nie zajrzałem. Czy jest coś jeszcze tutaj w okolicy? No nie, tylko na szczęście te dwie rzeczy. Znaczy, na szczęście to jest tylko i aż jednocześnie. Dobra, na razie tyle. No, w takim razie Gem, niech to jedzie. Kiedy się rozprawi z chłopami. No nie chcę ich nawet gonić. Nie, dobra, to nieważne. Nie będę się z tym bawił, w sumie. Ona w takim razie melodia, niech... Znaczy ona sobie da rady z tymi srebrnymi pegazami, ja sobie zapiszę. Kurde, strasznie przyciągnę odcinek, przepraszam najmocniej. Widzicie, tak to ten czas płynie. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli macie zrobić zmienić tutaj donate, jeśli macie zrobić złożenie, czasem zapraszam was na naszego Discorda, plus ewentualnie jeśli nie oglądaliście innych gameplay'ów, a chcecie je obejrzeć, to zapraszam was na mojego YouTube'a, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.